Cześć, witajcie w Dark Souls 2. Dzisiaj zaprezentuję wam nowego bossa, który pojawił się w najnowszej aktualizacji do gry. Będzie to Scholar of the First Sin. I na początek przedstawię wam, jak w ogóle odblokować tego bossa, gdzie musimy się udać. Jesteśmy teraz w Czarnym Jarze i musimy dostać się na arenę walki z Przegniłym, czyli Rotenem w angielskiej wersji. I lecimy, lecimy. Tutaj po raz pierwszy pogadamy właśnie z tym nowym bossem. Możemy to zrobić w każdej lokacji z tych czterech głównych bossów, także ja tutaj wybrałem się do Czarnego Jaru, bo tutaj jest najbliżej. No i widzimy już go. Okej. Jeszcze się uleczę. Dobra. Siema. No to wiem. Dobra. Wow. Musimy szukać Wendrika, także teraz pojawimy się w nowym miejscu. Będzie to krypta nieumarłych. Tam pogadamy z tym Scholarem jeszcze raz. Okej, jesteśmy w krypcie nieumarłych. I tutaj jak widzicie, to ognisko, które było w tym miejscu, znikło i zastąpił właśnie się ten Scholar. Dobra. Oczywiście jest to brat Wendrika, także tu jest naprawdę ciekawa fabuła. No ale rozmawiamy kolejny raz. Nie wiem, kto to mówi teraz. Chcę przejść grę. Tak. Tak jest, tu musimy potwierdzić, oczywiście. Hmm.
Okej, okay. Teraz musimy jeszcze iść do Smoczej Kapliczki i tam pogadać trzeci raz z tym bossem. No i jeszcze jest jeden warunek, aby on się pojawił później na arenie walki z Nashandrą. On się pojawi tylko wtedy, kiedy pokonamy Vendrika, także lecimy teraz do Kapliczki Smoków. Dobrze. Trzecia rozmowa, zaczynamy. Men the illusion of love. Shackled by falsehoods, they yearn for love, unaware of his grand illusion. Until a curse touches their flesh. We are bound by this yoke. As true as the dark that turns within men. Dobra. But is this so wrong? A construction of a facade, and yet a world full of warmth and rekindles. No, Harlow, are you intent on shattering the yoke, spoiling this wonderful fortune? Ale głos. Tak jest. Tutaj oczywiście znowu musimy potwierdzić. I saw to shed the yoke of fate, but failed. Now, I only await an answer. Seek the throne. Seek light, dark, and what lies beyond. Okej, to była ostatnia rozmowa przed walką. Teraz musimy zabić Vendrika, a później pójdziemy na walkę areny z Nashandrą. No i tam już będzie się naprawdę działo nieźle. Także lecimy. Dobra, ja już Vendrika miałem pokonanego. Także jeśli pokonaliście jeszcze Nashandrę, to musicie sobie tutaj wrzucić żar ascezy i ona się pojawi jeszcze raz oczywiście. I wtedy będziecie mogli zrobić to nowe zakończenie. Także ja idę teraz pokonać Nashandrę. Many monarchs have come and gone. One drowned in poison, another succumbed to flame. Still another slumbers in the realm of ice. Not one of them stood here. As you do now. No, gdzie się pojawisz? Of adversity. It was your answer. Wow. To jest ta muzyka, nowy soundtrack. Jak trochę mnie spaliło. O nie, 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 to tak nie można podchodzić do niego nawet. Dobra. Mędrczyni pierwszego grzechu. No tak to przetłumaczyli, okej, okay, czyli to jest ona. Niby było mówione, że to jest on, ale ciekawe. Dobra, uciekaj. Wow, ten atak jest potężny. Teraz chyba nie mogę go atakować, dobra. Tu by się przydał jakiś mag, ale ja walczę wojem. Dobra. Nieźle.
Wow, wybuch nawet. Dobra. Masz jeszcze jakieś inne ataki? Nie wiem. Wszystkie klejnoty już mogę zużyć, to tam nie ma teraz problemu. Dobra, estusy może teraz wejdą. Ale mocny, kurde. Co to jest? Nie, tylko nie magia? Nie jestem dobry z magii. Ja teraz się nie opłaca go w ogóle bić. What the hell? Ooo, to było mądre. Okej, spadaj. Dobra, jeszcze się uleczę. Niezła ta walka, naprawdę fajna. Tylko nie wiem czemu rok po premierze mamy tego bossa. Co to będzie za luta? Dobra, nie oberwałem. No, zgaś ten płomień, gościu. Nawet nie wiem, czy to jest ona, czy on naprawdę, bo tu jest jako ona. Wszędzie mówiono, że to jest niby brat. Ach, teraz oberwałem. Dobra. Wycofuj się! Dawaj, dwa estusy. Okej. Trzeci. Trzymam trzy. Trochę rzeźnia, ale może za pierwszym razem się uda. I teraz ostatnie ruchy. Raz, dwa, trzy. Jest! No, teraz mamy właśnie wybór dwóch zakończeń. Tutaj mamy normalne. Tego nie będę nawet podchodził, ale tutaj pójdziemy na ten tron, tak jak było w normalnej wersji. A teraz możemy wybrać inne zakończenie i opuścić tron. Wow. Nowa muzyka jest. No zobaczcie. Dark Souls 2 z Color of the First Sin
Także to jest nowe zakończenie Dark Souls 2. Myślę, że rok po premierze to jest naprawdę niespodzianka, ale to będzie też obecne w tej odświeżonej wersji na PS4 i na Xbox One i na PC-tach. Także całkiem fajna niespodzianka, tylko myślę, że trochę za późno, ale dobrze, że jest. Naprawdę fajny boss, fajna historia. Także napiszcie w komentarzach, czy graliście już tego bossa, czy odkryliście go samemu, czy teraz dopiero będziecie po tym filmiku wiedzieć, jak to zrobić. Także to będzie na tyle z Dark Souls 2. Prawdopodobnie nie będę nagrywał tej odświeżonej wersji, ale oczywiście możecie napisać w komentarzu, czy chcielibyście zobaczyć właśnie tą wersję z Color of the First Sin, która wyjdzie w kwietniu. No ale dobrze, to będzie na tyle. Ja Wam bardzo dziękuję za uwagę. No i do zobaczenia następnym razem. Cześć!